Hej, dzisiaj mam dla Was buty do biegania w terenie New Balance Hero. Jest to już wersja szósta tych popularnych trailówek. Tym razem planuję pobawić się z Hero bardzo mocno, gdyż oprócz tradycyjnego omówienia tego modelu zabieram je na testy w terenie. Ale na początek krótka charakterystyka. Mi osobiście Hero zawsze kojarzyły się z butami do biegania w trudnym, kamienistym terenie. A to za sprawą nazwy butów, gdyż wyspa El Hierro, należąca do Wysp Kanaryjskich, jest wyspą wulkaniczną właśnie o takiej charakterystyce. I faktycznie te buty, ze względu na swoją dużą amortyzację na piance Fresh Foam, myślę, że nadają się doskonale. Tak samo bieżnik do czwartej wersji nie należał do takiego agresywnego, który poradzi sobie w terenie, gdzie bywa też ślisko na jakimś błotku, ale aktualnie jest już poprawiony, jest oparty na Vibram Mega Grip, co czyni te buty bardziej takim uniwersalnym wyborem tutaj na nasze polskie warunki jak najbardziej. Sprawdzi się na leśnych ścieżkach. Oczywiście mam taką nadzieję, ale po przeprowadzeniu testów już się dowiem na 100%. Drop mamy tutaj za standardowy, czyli 8 mm, waga 320 g do rozmiaru 42. Sama cholewka, klasyka, twardy otok na palce, wzmocniona siatka jak na prawdziwe trailówki przystało. Natomiast szerokość tych butów mogę nazwać, że jest to szerokość standardowa. A teraz testy w terenie. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. No i jestem po testach w terenie. Mam nadzieję, że migawka z terenu Wam się podobała. Szczególnie mnie osobiście podoba się taplanie w błocie i pianka Fresh Foam. Fajnie tam wskakuje na taki pieniek i widzicie, jak ona tam ładnie w zwolnionym tempie pracuje, więc to naprawdę robi wrażenie. Na mnie ta amortyzacja zrobiła naprawdę spore wrażenie. Jest jej dużo, spokojnie mogą to być buty na długi dystans, ale nie jest też jej za dużo, więc tym samym jest to bardzo uniwersalny but, gdyż nie tylko na wielogodzinne bieganie, ale na codzienne treningi również jak najbardziej. Ten model nam tutaj się elegancko w to wpasuje. Jak zachowywał się na błocie? No bieżnik, jak wspominałem, nie jest bardzo agresywny, ale te wypustki na lekkim błotku, takim po prostu śliskiej leśnej ścieżce, spokojnie dawały radę. No nie mówimy tu o taplaniu się w grubym błocie, gdyż od tego są po prostu inne buty, więc nie będę rozpatrywał tego bieżnika przyczepności w kategorii butów stricte na błoto, tylko w kategorii takich butów uniwersalnych. Więc są na rynku uniwersalne modele bardziej agresywne, jak najbardziej. Ten się klasuje trochę na pewno niżej tej przyczepności, ale nie jest wcale tak źle. Naprawdę jestem zadowolony z wrażeń. Przetestowałem bardzo mocno od ostrego zbiegania po błocie w dół do wychodzenia i no nie wywaliłem się ani razu. Parę poślizgów było, ale wszystko w miarę ok. Więc no, jest w porządku pod tym kątem. Hero sprawdziłem również na kamieniach. Wybrałem jakąś kamienistą ścieżkę z takimi wysypanymi kamieniami, po których może być bardzo nieprzyjemnie, gdy się nie ma dobrze izolujących butów. No to tutaj w ogóle nie ma o czym mówić. Kamienie wręcz wtapiały się tutaj w tą miękką piankę. No i się zsunęło bardzo gładko, bez żadnych nieprzyjemności pod tym kątem. Sama cholewka, mówiłem o stopie standardowej, ja mam szerokie stopy. I zaskoczyłem się, gdyż w trakcie biegu naprawdę spoko mi się biegło. Nie odczuwałem, żeby był ten but zbyt wąski. No nie jest to jakiś oczywiście bardzo szeroki but. Może gdybym się miał wybierać na jakieś bardzo, bardzo długie ultra, to niekoniecznie może bym wtedy te buty wybrał, ale większość użytkowników jak najbardziej może nawet wybierać te buty na jakiś długi dystans. Ogólne moje wrażenia budują się o tym bucie naprawdę pozytywnie. Może nie byłem od początku jakimś fanem tego modelu, nigdy tych butów nie miałem, no i teraz miałem fajną taką okazję przetestować i bardzo dobrze, gdyż no, trochę zrozumiałem, czemu ma właściwie tylu odbiorców, gdyż są to buty, które bardzo fajnie się prowadzą, buty uniwersalne, buty na trening, buty na starty. Właściwie dużo plusów, z minusów oczywiście
ten bieżnik, który nie jest aż tak agresywny, ale daje radę. Taka, myślę, jest moja ocena. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tych butów, śmiało piszcie w komentarzach pod filmem, nieważne gdzie go zobaczycie. No i mam nadzieję, że w niedługim czasie pojawią się kolejne moje recenzje butów. Dzięki, hej!